Proszę o zabranie głosu pana radnego Jarosława Sidora. Dziękuję panie przewodniczący. Ja powrócę do sprawy czterech zapisów w zmianach w budżecie. Konkretnie jednego zapisu, który powtarza się cztery razy, jak również w zmianach w WPF-ie. Jak wiadomo, 28 grudnia odbyła się sesja budżetowa. Byłem jedynym radnym, który nie poparł budżetu z wiadomego budżetu, a mianowicie chodziło o przesunięcie środków z Polskiego Ładu na tunel na Dom Zemelki, z tego co było mowa. Po wczorajszym zapytaniu nie uzyskałem odpowiedzi, dopiero musiałem wykonać telefony we wtorek i okazuje się, że proszę państwa, pieniądze składki nad kanałem ulgi w kwocie 4 miliony 950 przechodzą na, przepraszam, pieniądze z ulicy Okulnej na budowę przejścia w kwocie 4 miliony 950 zł przechodzą na budowę kładki nad kanałem ulgi. Przypomnę, w grudniu przeczytałem artykuł w Przeglądzie Konińskim, gdzie pan prezydent Adamów wypowiada się o kwocie 7 milionów, jeżeli chodzi o tą budowę. Ja wiedziałem, że wykonanie tego będzie dużo, dużo większe, nawet dokumentacja wskazuje na to. Nie chcę już tutaj mówić o sprawach przetargowych, bo to jest dopiero przyszłość. I obecnie na to zadanie zabezpiecza się kwotę około 15 milionów. Czyli niecałe 8 milionów z funduszy norweskich, 2 miliony z rządowego programu inwestycji lokalnych przesuniętych z Domu Zemelki, z tego co się dowiedziałem, jak również 4 miliony 950 z tunelu na wysokości ulicy Okulnej. Natomiast kwotę, która była przeznaczona na termomodernizację, a przede wszystkim remont dachu na hali Rondo, który przecieka od lat, w kwocie 4 miliony 750 przeznacza się na Dom Zemelki. Przypomnę tylko wszystkim państwu, że umowa podpisana z wykonawcą, umowa, która została przez miasto rozwiązana z wiadomych przyczyn, chociaż informacje w obiegu publicznym były różne na temat firmy w trakcie wykonywania i później po, że umowa by opiewała na kwotę niecałych 11 milionów złotych, 10 milionów 800 chyba 54 i zakończenie tych prac miało być 17 grudnia 2021 roku. I panie prezydencie, proszę się nie jeździć. Myślę, że pan nie jest zdziwiony. Ja staram się zawsze współpracować z każdym, ale no niestety, proszę państwa, panowie prezydenci, państwo radni, walcząc o pewne sprawy od wielu, wielu lat, jeżeli w ten sposób traktuje się radnego, gdzie zapisuje się pewne rzeczy, a później każe się głosować i mówi się, że to radni na przykład poparli budżet, przepraszam, na kulturę w kwocie 2%, tylko jest pytanie, kto to wszystko przygotowuje? I przepraszam panie prezydencie, ale no niestety muszę być przeciwko po prostu tym zmianom. Chociażby, tak jak powiedziałem, przesunięciem tych pieniędzy z tunelu, jak również z przeciekającego dachu na hali Rondo na Dom Zemelki. Tym bardziej, że kwota z 11 milionów, co już jest wiadome, zwiększa się i jest zapisana do 19 milionów. Dziękuję ślicznie.